Przyczyną kolki niemowlęcej może być alergia, nieprawidłowe karmienie, nietolerancja laktozy, nadmiar bodźców zewnętrznych. Laktoza to jest składnik mleka, którym karmimy niemowlę. I w jaki sposób możemy przynieść ulgę swojemu dziecku? Przytulamy niemowlę, opieramy na ramieniu, klepiemy plecki. Czasami powoduje to delikatne odgazowanie i przynosi ulgę. Można też kołysać dziecko, ale musicie Państwo być czujni i pamiętać o tym, że nie wolno dzieciaczka podrzucać, ponieważ delikatne struktury mózgu nie lubią tego, mogą ulec uszkodzeniu. Masujemy brzuch. Pamiętamy, że brzuch masujemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Puszczają objawy kolki, jak ten brzuch jest delikatnie ogrzany. Można uprasować pieluszkę, można użyć do tego celu suszarki do włosów. Pamiętaj, że nie może to być zbyt wysoka temperatura. Ogrzewamy brzuch, masujemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czasami podkurczanie kolan w kierunku brzuszka, uciskanie nóżkami brzucha, to jeżeli dochodzi do odgazowania i ustąpienia kolki. Można też spróbować założyć hegard odbytniczy i odejdą gazy, ustąpi kolka. Czasami szum odkurzacza, muzyka znajoma dziecku potrafi je uspokoić, wyciszyć i też sprzyja ustąpieniu kolki. Czasami drgające ruchy, wózeczka, auta przyczynią się do tego, że zmniejszy się kolka. Bywają takie stany, że te domowe sposoby nie wystarczają. Należy więc wtedy sięgnąć do tego, co mamy z leków wspierających. Dobrze jest podać probiotyki, które zasiedlą przewód pokarmowy właściwymi bakteriami. Można podać leki uspokajające, wyciągi, napary z kopru włoskiego, z rumianku.